Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuję prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast Biznesu bez stresu, 5 grudnia 2022 roku, odcinek 190. Pozytywne i pouczające. W książce, Czerwony Kapelusz, której premiera, w postaci darmowego audiobooka, zbliża się wielkimi krokami, piszemy z o tym, że życie jest jednym wielkim eksperymentem i tak należy je traktować. Thomas Edison dobrze podsumował takie podejście, mówiąc, nie poniosłem żadnej porażki, za to odkryłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. Łatwo jest w ten sposób uciszyć swojego wewnętrznego krytyka. Co jednak możesz zrobić z negatywnymi opiniami na swój temat, które formułują zarówno Twoi przyjaciele, jak i wrogowie? Okazuje się, że metoda radzenia sobie z różnymi zarzutami jest stosunkowo prosta i w dodatku konstruktywna. Wszystkie opinie, które dotychczas uznawałeś za negatywne, zacznij konsekwentnie nazywać pouczającymi. I nie tylko je tak nazywaj, ale i traktuj. Krytyczna opinia może być pouczająca na dwa sposoby. Po pierwsze, może nieść w ziarno prawdy. Czasem nie tylko ziarno, ale nawet całą stertę. Wówczas przyjmij taki komunikat z radością, podziękuj za niego i odpowiednio skoryguj swoje postępowanie. Możesz być szczerze wdzięczny krytykowi, że odważył się odezwać, kiedy inni milczeli. Po drugie może być kompletną bzdurą, albo zjawistną złośliwością. W takim przypadku też na tym korzystasz, ponieważ dowiadujesz się czegoś nowego o otaczającym cię świecie i o tej konkretnej osobie. Taki dyletant albo troll miałby szansę zatruć Ci życie, gdybyś uznał jego wypowiedź za negatywną, ale stoi na przegranej pozycji, jeśli to, co słyszysz, nie wywołuje w tobie żadnych emocji, bo jest dla ciebie po prostu, pouczające. Od dziś przyjmij zatem, że przeciwieństwem pozytywnych ocen Twojego działania nie są negatywne, ale pouczające. Wyciągaj z nich wnioski i absolutnie się nimi nie zamartwiaj. Nie odpłacaj też pięknym za nadobne, tylko staraj się wyrażać swoje opinie tak, żeby były pouczające i pożyteczne dla ich odbiorcy. P.S. Właśnie dobiegłem do mojego rocznego celu biegowego, przed terminem mimolutowo-marcowej przerwy spowodowanej kontuzją. Dziś wirtualnie śmignąłem obok 1200 słupka kilometrowego. Do końca roku zostało jeszcze trochę czasu, więc nie przerywam biegu i mgnę dalej. Do zobaczenia na trasie. Zostań patronem biznesu bez stresu. Patroni otrzymują e-booki, które są niedostępne dla nikogo poza nimi. Naprawdę warto zostać patronem biznesu bez stresu.